Poranna loża radiowa. Gościem Radia Opole jest Zbigniew Kublańca, szef powiatu opolskiego, grodzkiego, jeżeli chodzi o władzę Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry i gratuluję. Dzień dobry, dziękuję pani redaktor. Tak, miasto Opole. Miasto Opole, bo w sobotę odbyły się wybory wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej. Pan został szefem miasta Opole, jeżeli chodzi o władzę Platformy. To jest zmiana. Tomasz Kostuś, poseł, nie kandydował. Był pan jedynym kandydatem, więc chyba łatwe zwycięstwo. Tak, może się wydawać. Natomiast satysfakcja dla mnie, że nie było żadnej osoby, która zagłosowała przeciw, bo w tych wyborach jednak trzeba było mieć 50+, czyli była alternatywa albo za, albo przeciw i żaden głos taki nie padł, a wybory były tajne. A ile osób głosowało w Opolu? W Opolu głosowało w okolicach 60 osób. No to spore poparcie. Spore poparcie, tak. Tym bardziej, że tak jak pani redaktor powiedziała, wyciągnąć ludzi w sobotę, słoneczny dzień, aby przyszli i zagłosowali na coś, co jest przesądzone troszeczkę, to ja bardzo dziękuję moim koleżankom i kolegom za to, że chciało im się przyjść do tych urn wyborczych, wypełnić karty. A kart było dużo, bo głosowaliśmy również na przewodniczącego Tuska, na przewodniczącego Bułę. Wybieraliśmy całą nową 20-osobową Radę Powiatu, wybieraliśmy delegatów na zjazd krajowy, więc tych kart było więcej niż w wyborach samorządowych normalnych. Ale pomimo tego jest nowa energia, jest nowa siła, mamy sporo nowych członków w Platformie, którzy po tym jak Donald Tusk wrócił do polityki... Zapisują się do was? Zapisują się, tak. Widzę, że odzyskujemy poparcie przedsiębiorców, którzy w taki okres się od nas odwrócili, a teraz mamy kilku naprawdę dużych przedsiębiorców z miasta Opola, którzy nie przychodzą do polityki, bo chcą załatwić jakiś interes, tylko przychodzą ze względu na to, że wkurza ich polityka PiS-u, wkurza ich nowy ład i to, co dzieje się zarówno z drożyzną, która podraża ich produkcję, jak i z to, jak stracą na tym. Denerwuje ich to, że prezes Kaczyński mówi o nich, że są cwaniakami, jeżeli zarabiają powyżej pewnej kwoty. No to jest to, co gdzie ta miarka pomału się zaczyna przelewać. Wracając do wyborów w Platformie Obywatelskiej, szefem Platformy w województwie polskim jest nadal Andrzej Buła. Tutaj też zaskoczenia nie ma, bo był jedynym kandydatem. Duże poparcie uzyskał? Myślę, że duże. Nie widziałem jeszcze zbiorczego protokołu, bo to musi spłynąć ze wszystkich powiatów, ale myślę, że powyżej 90%. A w powiatach niektórych przynajmniej też się pozmieniało. Taką zmianę mam na przykład w Nysie. Poseł Rajmund Miller przejął dowodzenie. Wygrał z Danielem Palimą. Tak, tam była bardzo, bardzo ciekawa i wyrównana walka, bo ówczesny, aktualny przewodniczący do tej pory, wieloletni radny sejmiku, przewodniczący Bogusław Wiertak postanowił nie kandydować, no i starła się młodzież, czyli radny powiatu nyskiego Daniel Palimonka z doświadczonym parlamentarzystą Aramidem Millerem, no i faktycznie tutaj na dwa głosy na korzyść pana posła. Mam nadzieję, że... W dużej liczbie głosujących. Przy bardzo dużej liczbie głosujących, bo to jest właśnie to. I tam, gdzie jest pewien spór, gdzie jest drugi kandydat, to jest mobilizacja. Tam było ponad 120 osób. To też pokazuje, jak ta platforma jest duża, bo jak zliczymy wszystkich kandydatów z całego województwa, to naprawdę ta struktura jest chyba największa. Równie zażarty pojedynek był w Kędzierzynie-Koźlu. Tam się nie zmieniło, ale o włos, o jeden głos dosłownie. Tak, tam ówczesny przewodniczący Artur Nowak z... Michał Nowak zmierzył się z byłym posłem Robertem Węgrzynem i faktycznie o jeden głos tutaj przesądził. No tak jest, tak bywa. Ja pamiętam, jak poseł Jarmuzieli w ostatnich wyborach do sejmiku przegrał pomimo uzyskania 3000 głosów, 8 głosami mandat z radnym Łukaszem Dymkiem. No tak się zdarza. O co mam nadzieję, o co zawsze proszę kolegów, jako jeszcze wiceprzewodniczący regionu opolskiego, również Platformy Obywatelskiej, o to, żeby nie dochodziło do dalszej eskalacji konfliktu, ale żeby jeden kontrkandydat został wiceprzewodniczącym u drugiego i aby wspólnie połączyli ten potencjał, bo jeżeli jest tak duży podział w strukturze, to znaczy, że ta struktura nie jest jednorodna i to nie jest tak, że ktoś
przychodząc z zewnątrz, chciał wywrócić stolik, a struktura powiedziała: nie, stop, my jesteśmy tutaj zgodni i przyjaźni do siebie nastawieni. W jednym i w drugim przypadku widać, że te emocje były wysokie, ale też tak było w kraju, jak popatrzymy na takie znane nazwiska jeżeli chodzi o szefów regionów. Ważne jest, żeby zarówno w Nysie budowali swoją przestrzeń, bo tam najwięcej Platforma straciła w ostatnich latach, bo straciła władztwo w powiecie, a również w Kędzierzynie ten sukces, który udało się w ostatnich latach uzyskać, bo zarówno współpraca z panią prezydent, gdzie startowali z jednego komitetu, jak i duża liczba radnych, starostwo w Kędzierzynie Koźlu, sporządzone przez Platformę Obywatelską, gdzie starosta jest z Platformy, żeby to można było pielęgnować, no ale żeby też na przykład z takiego dużego ośrodka pojawił się w końcu z powrotem parlamentarzysta. Patrząc na wybory w Platformie na terenie całego kraju, no to wygrał Donald Tusk, tutaj też zaskoczenia nie ma, bo był jedynym kandydatem, ale mówiąc w cudzysłowie, ludzie Tuska już nie wygrali. Tusk poparł Agnieszkę Pomaskę na Pomorzu, Romana Szałemeja w Wałbrzychu i oni nie wygrali w tych lokalnych strukturach. O czym to świadczy? No to świadczy o tym, że to nie jest, Platforma nie jest PiS-em, że przyjeżdża Jarosław Kaczyński i palcem pokazuje, kto ma wygrać. No ale jednak Donald Tusk pokazywał palcem, kto ma wygrać. No pokazywał, kogo wspiera, ale nie mówił, nie jeździł po strukturach Platformy i nie groził palcem, że inny wynik będzie dla niego niezaakceptowany. Jestem przekonany, że zarówno na Pomorzu marszałek Mieczysław Struk, który wygrał z Agnieszką Pomaską, będzie członkiem zarządu krajowego, jako nowy przewodniczący po Przemysławie Neumannie, a na Dolnym Śląsku wygrał Michał Jaros, któremu serdecznie gratuluję, bo znamy się od wielu lat, i też będzie prowadził Dolnośląską Platformę i również będzie w tych władzach krajowych. No, tak jest, że akurat tutaj w tych dwóch przypadkach to Donald Tusk popierał osoby, które, ale również robił to na przykład Rafał Trzaskowski, bo Rafał Trzaskowski też popierał panią poseł Pomaskę, kierował się swoimi sympatiami, ale też długoletnią znajomością, przyjaźnią i gdzieś tam wspólną pracą. No, to nie jest zakazane. No. Z jednej strony fajnie, że miał odwagę i stanął za osobą, nie mając pewności, że ona wygra, a z drugiej strony pokazuje to, że ludzie Platformy jednak na dole wiedzą najlepiej, kto dla nich jest liderem na ten czas i kto przez te ostatnie lata pracował dla Platformy. Wracając do regionu, to u nas lider Platformy się nie zmienia, a czytając relacje w ogólnopolskich mediach z tych wyborów Platformy, to nie znalazłam że w żadnym chyba medium wspominki o województwie opolskim, że tutaj się nic nie zmieniło. To tak trochę wskazuje na to, że już na Opolszczyznę nikt nie patrzy, że nudą tutaj wieje po prostu. Bo piszą o regionach, w których władze się nie zmieniły, a o Opolszczyźnie cisza. No to na ostatnim spotkaniu przewodniczący Tusk tak powiedział, no to u was jest tak spokojnie, że aż nudno. Tak, tak, ale to w takim pozytywnym sensie, ze względu na to, że rządzimy w 11 powiatach, a rządzimy kolejną kadencję w sejmiku województwa opolskiego. Mamy stabilnych parlamentarzystów, którzy nigdy nie próbowali ani to przechodzić do innych ugrupowań, ani nie próbowali kupczyć, czy to z innymi partiami opozycyjnymi, czy z partią rządzącą. No i ta Platforma faktycznie jest poukładana. Nie mamy tutaj wielkich konfliktów, które by docierały do Warszawy i za to Donald Tusk nam dziękował. Dziękował nam za to, że jesteśmy takim stabilnym regionem, troszeczkę porównywanym do Pomorza, gdzie ta poparcie dla Platformy jest. Ale tam jednak kontrkandydatka była, tak? Posłanka Pomaska. Tak. A nie ma pan takiego wrażenia, że może nowej energii brakuje tutaj na Opolszczyźnie Platformie? Pytanie, czy warto psuć coś, co dobrze funkcjonuje? No bo można mówić tak, że jesteśmy nudni, bo nikt się na antenie radia ani na pierwszych stronach gazet z Platformy przeciwko ludziom Platformy nie kłóci, nie obraża, nie oskarża. No ale to jest dobrze naoliwiona maszyna, która funkcjonuje od wielu lat.
wolę taką platformę niż tą za czasów już wspomnianego pana posła i posła Korzeniowskiego, gdzie te konflikty wybuchały regularnie. Jesteśmy w kraju w opozycji i bardziej zależałoby mi na tym, też to będzie moją wolą, ale też oczekiwaniem od ludzi funkcyjnych Platformy, aby ta współpraca w walce z PiS-em i pokazywaniem tych patologicznych rządów była wspólna, a nie rościła sobie indywidualistów. Zbigniew Kubarańca, nowy szef Platformy Obywatelskiej w mieście Opolu, gość Radia Opole. Panie Zbigniewie, jest pan także wicemarszałkiem województwa opolskiego. Jutro sesja sejmiku, na której będzie podsumowany remont Teatru Kochanowskiego. To chyba największa inwestycja w obiekt związany z kulturą w regionie w ostatnich latach. Tak, po Filharmonii Opolskiej faktycznie. Bardzo ciężki remont, który tak naprawdę wpisał się w sam centrum pandemii. Ogromne problemy z firmami, ogromne problemy z materiałami. Nie chcę tutaj zanudzać ilością godzin, które wspólnie z dyrektorami żeśmy spędzili, wykonawcą na tej budowie, aby każdy szczegół dopracować. Natomiast efekt końcowy, a myślę, że to jest najważniejsze dla odbiorców, dla mieszkańców województwa opolskiego, mam nadzieję, jest zaskakujący, bo nie tylko ta przepiękna elewacja zewnętrzna z tym zielonym akcentem żywych roślin, ale również te bardzo nam zależało, aby struktura zewnętrzna teatru nie odbiegała od otaczającej infrastruktury, od tego zrewitalizowanego placu Jana Pawła II, bo to nie jest problemem oddzielić się czy odróżnić się i pokazać. Nie, to jest marszałka, więc musi być inne niż miasta. Placu prezydenta. No nie, zależało nam na tym, więc nawet dobieraliśmy specjalną strukturę kamienia, aby po tych jednak dwóch latach otwarcia placu Jana Pawła II i ten kamień troszeczkę już nabrał swojego koloru, aby nie było wielkiej różnicy między jednym a drugim, tak żeby osoba przebywająca w tej przestrzeni publicznej widziała, że jest to ze sobą zgrane. Ale najwięcej dobrego wydarzyło się w środku i największe pieniądze poszły na nowy system wentylacji i klimatyzacji. Komfort dzisiaj przebywania w teatrze jest komfortem nieporównywalnym z tym, co było do tej pory. 550 osób na dużej scenie może oglądać w komfortowych warunkach termicznych wielogodzinne przedstawienie. Do tego nowe nagłośnienie, zrobiona całkowicie od nowa, zbudowana od nowa mała scena, której nie było w projekcie, ale jako samorząd województwa uznaliśmy, że warto dołożyć 1 000 000 zł do tego, aby tą scenę zbudować na nowo, bo po zdjęciu pewnych elementów okazało się, że ten obiekt ma 40 lat, że jest tam azbest, że jest tam takie materiały wyciszające, których po zamontowaniu klimatyzacji nie da się zamontować na nowo. A jeżeli je zamontujemy, no to będzie to taka prowizorka, która w żaden sposób nie będzie korelowała z tym efektem, na jakim nam zależało, więc ilość sprzętów pompowanych w małą scenę, która jest podwieszona, ilość oświetlenia, nagłośnienia jest chyba największe ze wszystkich scen w tym budynku. Odnowione foyer. No, wygląda to ładnie. Wygląda to ładnie, plus do tego zrobiony dach, który też został zerwany i też musieliśmy tutaj dołożyć. Mam nadzieję, że na następne kilkanaście przynajmniej lat żadnych dużych projektów w teatrze nie trzeba będzie zrobić. Tak, bardzo, bardzo ważne, co przy tym projekcie, jeszcze tylko dopowiem, jest Centrum Edukacji Teatralnej. Zależało mi w szczególności na tym, abyśmy również poza tą podstawową działalnością teatralną mogli kształcić. To jest największy teatr, jeden teatr dramatyczny w województwie, więc aby również osoby, które są zainteresowane, czy to przyszłą karierą teatralną, ale również wielu seniorów próbuje swoich sił na deskach teatru, jest do tego powołane specjalne stowarzyszenie Kochanowski, miało swoje miejsce. Takim miejscem jest właśnie Centrum Edukacji Teatralnej, gdzie będą dodatkowo zatrudnione osoby, które będą właśnie zajmowały się tą edukacją artystyczną, której do tej pory w mieście Opolu nie było. Ostatnio ogłosiliście państwo podwyżki dla pracowników instytucji kultury podlegających samorządowi województwa opolskiego. Skąd macie na to pieniądze?
Z każdej strony słychać, że jest coraz trudniej, że pieniędzy brakuje, a tutaj całkiem spore te podwyżki. Jest coraz trudniej, a polski nowy ład, który fundują nam rządzący, stawiają w niepewności a finanse samorządu województwa w kolejnych latach. Natomiast no, będąc odpowiedzialnymi politykami, samorządowcami, patrząc przez pryzmat galopującej inflacji, cen w sklepach, cen na stacjach benzynowych, podwyżek prądu i gazu, których czekają nas wszystkich, również pracowników instytucji kultury, postanowiliśmy podwyższyć te wynagrodzenia, które będą nas kosztowały w przyszłym roku i kolejnych latach ponad 2 miliony złotych, no, ale czujemy tą presję i czujemy to, że ci pracownicy po prostu za chwilę nie będą mieli z czego żyć, no bo jeżeli podciągamy najniższe wynagrodzenie do 3000 zł brutto, a nie dając na to wyrównanie samorządom, nie tylko samorządom, ale każdemu pracodawcy, no to mamy taką sytuację, że pracownik z 10-15-letnim stażem po studiach zarabia niewiele mniej niż osoba techniczna. Nie chcę tutaj przywoływać nikogo deprecjonować, no ale są pewne różnice wykształcenia między osobą, która wykonuje właśnie te techniczne prace w instytucji, a ktoś, kto jest na przykład bibliotekarzem i skończył studia. Dajemy średnio 430 zł każdemu dyrektorowi na etat, tak żeby on też mógł, to nie jest tak, że my narzucamy. Dyrektor może tutaj tymi widełkami sterować, tak żeby docenić tych pracowników, którzy mają większy staż, większe doświadczenie i dofinansować ich w większy sposób. No to na przestrzeni ostatnich 5 lat wynagrodzenie w instytucjach kultury wzrosło o 1300 zł. Można powiedzieć dużo, można powiedzieć mało. To jest teraz ta podwyżka, to będzie podwyżka prawie 10%. A urzędnicy też dostaną podwyżki? Urzędnicy dostają podwyżki, dostają na tyle, na ile nam pozwalają fundusze. Dostają też pracownicy naszych jednostek podległych, takie jak WUP, jak Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. No, staramy się w różnych elementach, na różnych etapach różnego finansowania te podwyżki pracownikom ogólnie samorządu województwa fundować. Wiadomo, są instytucje, które korzystają ze środków unijnych i tam jest troszeczkę łatwiej, bo można ten część etatów, te fundusze europejskie przysłowiowo wrzucić. W instytucjach kultury jest gorzej. Tutaj pracownicy nie mają możliwości większości dorobienia w cudzysłowie do tego swojego etatu, ale to też nam nie zależy na tym, żeby pracownicy chodzili po 8 godzinach pracy w instytucji kultury i mówili, że po pracy u marszałka muszą dorabiać na zewnątrz. No, średnie wynagrodzenie w każdej instytucji będzie się wahało między 4300 a 4600. Brutto. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Opole. Zbigniew Kubarańca, wicemarszałek województwa polskiego i nowy szef Platformy Obywatelskiej w mieście Opolu, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.